Co ważnego przydarzyło się w życiu naszego koncernu, a także pracowników grupy Orlen, o tym w naszym programie zaczynamy. Grzegorz Ołkowski, dzień dobry. Jak zawsze na początek najważniejsze tematy tego wydania. Prężny rozwój segmentu detalicznego. Wsparcie Orlenu dla straży w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. Ten program rozpoczynamy od materiału na temat obszaru detalu. Osiąganie sukcesów w tym segmencie związane jest z ciągłym rozwojem, a także konsekwentnym rozwijaniem oferty dla klientów naszych stacji. I celowo mówię tu o stacjach, a nie o stacjach paliw, dlatego że odeszliśmy już od standardowego myślenia, że stacje to tylko dystrybutory. To daje nam przewagę rynkową. Bogata oferta gastronomiczna, w tym świeże posiłki przygotowywane na oczach klientów, a także szybkie i wygodne zakupy, tak w skrócie można opisać nowoczesny koncept Stop Cafe 2.0 i O-Shop. Jest to odpowiedź na trendy rynkowe, wśród których widać rosnące znaczenie zdrowej i świeżej oferty gastronomicznej, ale także potrzebę szybkiego i wygodnego zaspokajania oczekiwań konsumentów. Dlatego obok szerokiej gamy m.in. danie śniadaniowych czy obiadowych, przygotowywanych i gotowanych w otwartej kuchni, na stacjach dostępne są również te owocowe i warzywne oraz dania gotowe lub półprodukty. Zgodnie z przyjętą w koncernie strategią, rozwój segmentu sprzedaży pozapaliwowej jest dynamiczny. W tej chwili w Polsce na dzień dzisiejszy mamy ponad 130 obiektów otwartych. Do końca roku chcemy tą liczbę zwiększyć do 180. Na w przyszłych latach nie tylko jeszcze bardziej zintensyfikować tempo rozwoju w Polsce, ale też zdecydowanie przyspieszyć budowę Stop Cafe i O-Shopów w Niemczech, gdzie będzie ponad 50, w Czechach, jak również chcemy przepracować całą sieć na Litwie. Sukces Stop Cafe nie polega jedynie na tym, że będziemy mieć obiektów więcej, czy będziemy sprzedawać jeszcze więcej hot dogów, tylko że będziemy robić to coraz sprawniej, coraz lepiej i klienci coraz większą satysfakcję z obecności na naszych stacjach będą mieć. Warto wiedzieć, że sklepy na stacjach Orlen uzyskały najwyższe oceny w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ekspertów Niezależnego Polskiego Instytutu Badań Jakości. Wyniki sondażu wykazały również, iż obiekty detaliczne Orlen posiadają najlepszą ofertę gastronomiczną oraz jakość obsługi klienta. Badanie zostało przeprowadzone w formule tajemniczy klient wśród 10 największych ogólnopolskich sieci stacji benzynowych. Sieć stacji Orlen rozwija się również przy autostradach. Tam powstają tak zwane miejsca obsługi podróżnych. Orlen wygrał ostatnio przetargi na 2 MOP-y przy trasie Warszawa-Gdańsk, kolejne 2 na odcinku Wrocław-Poznań i 1 przy S8 na wysokości Łodzi w kierunku Warszawy. MOP-y ze względu na właśnie lokalizację przy głównych trasach, szlakach transportowych, jak również na swoją wielkość, są poniekąd wizytówkami stacji paliw. PKN Orlen już dziś posiada blisko 40% udział w segmencie stacji autostradowych i jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby jeszcze bardziej wzmacniać pozycję naszego koncernu. Wkrótce na naszych stacjach pojawi się także szeroka gama produktów pod wspólną marką O, które będą dostępne we wszystkich O-Shopach. Nie od dziś. Orlen jest partnerem dla setek jednostek straży pożarnych w całej Polsce i nie ma znaczenia, czy są to ochotnicze, czy zawodowe straże pożarne. Bez znaczenia jest również to, czy stacjonują w dużych miastach, czy też małych wsiach. Orlen pomaga każdemu. I tak jest już od kilkunastu lat. Symboliczne czeki zostały wręczone podczas uroczystej gali w Teatrze Kamienica w Warszawie. Wsparcia strażakom udzieliły w tym roku PKN Orlen oraz spółki z grupy kapitałowej Anvil, Orlen Upstream oraz IKS Solino. W tej edycji programu pomocy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnych darowizny otrzymało 169 jednostek. Ich łączna wartość przekroczyła 1 000 000 zł. Jednostki OSP są to jednostki zazwyczaj z terenów wiejskich, tak, które dofinansowane czy finansowane są głównie z jednostek, znaczy z budżetu z jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomo, te środki są określone. Każde zewnętrzne wsparcie pozwoli na zakup sprzętu dodatkowego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Myślę, że nie tylko w naszej jednostce, ale także w każdej jednostce, która została tutaj obdarowana. Pozostaje z nadzieją, że takich ludzi, czy takich organizacji, którzy będą pomagały w finansowaniu organizacji non-profit, jaką jest Straż Pożarna, przynajmniej ochotnicza,
będzie więcej, a te, które mają miejsce dalej, będą dalej pozostawały z nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, chcieliśmy podziękować całej grupie Orlen, zwłaszcza, że nasza grupa nie jest to typowa straż pożarna gaśnicza. Prowadzimy działania specjalistyczne, takie jak poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym, jak ratownictwo wysokościowe. My jesteśmy z Płocka i jest nam szczególnie miło, że firma postanowiła gdzieś przekazać część środków dla lokalnych społeczności, które idą na bezpośrednie ochronę życia tych, którzy mieszkają w bezpośredniej bliskości Orlenu. Chwalę tutaj Orlen za pomoc dla tych straży ochotniczych, gdzie trzeba nam dużego wsparcia. Ta współpraca jest bardzo miła, że dostrzegli naszą jednostkę i udzielili niemałego wsparcia, bo jak widać 20 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Nasz cel od początku zakłada zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, czyli są to sprzęty hydrauliczne, jak rozpieraki, nożyce do wydobywania osób poszkodowanych z wypadków samochodowych. Tego sprzętu nam jeszcze na naszej jednostce brakuje i na to te środki są już zabezpieczone i przeznaczone. W tym roku PKN Orlen zaangażował się także w pomoc na rzecz służb z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, w których sierpniowe wichury i burze poczyniły ogromne zniszczenia. Spółka i korporacyjna Fundacja Orlen Dar Serca przekazały 520 tysięcy złotych na rzecz lokalnych jednostek z województw najbardziej dotkniętych żywiołem. W kilkunastoletniej historii programu PKN Orlen oraz spółki Grupy Kapitałowej i Fundacja Orlen Dar Serca przekazały strażakom darowizny rzeczowe i finansowe o wartości ponad 10 milionów złotych. Do portu w Gdańsku dotarł tankowiec Almi Explorer z blisko 100 tysiącami ton amerykańskiej ropy naftowej WTI, która zostanie skierowana do przerobu w płockiej rafinerii. Jest to pierwszy ładunek ropy naftowej, który trafił do Polski ze Stanów Zjednoczonych po zniesieniu przez ten kraj wieloletniego embarga na eksport tego surowca. Dokonana transakcja wpisuje się w strategię Orlenu zakładającą optymalizację procesu zakupowego i uzupełnianie kontraktów długoterminowych kontraktami spotowymi zawieranymi na korzystnych warunkach. Stany Zjednoczone są kolejnym krajem, z którego surowiec trafił do rafinerii koncernu. 20 października w Senatorze odbył się warsztat edukacyjny dla stażystów programu Kurs na Orlen. Spotkanie zorganizowane było przez zespół rekrutacji we współpracy z działem projektów rozwojowych i analiz rynku. Pierwsza część miała na celu rozwinięcie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie. W drugiej stażyści zmierzyli się z wyzwaniami biznesowymi w ramach ćwiczenia symulacyjnego. Organizując zespoły projektowe, budowali łańcuch wartości w petrochemii, podejmowali własne decyzje w zakresie rozwiązań biznesowych przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych oraz ryzyk mających wpływ na końcowy rezultat. Orlen wspiera znane przed laty SKS-y, czyli szkolne kluby sportowe oferujące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W 2017 roku został wdrożony największy w historii program zajęciowy angażujący tak dużą liczbę uczestników. Dzięki programowi zorganizowano dotychczas 530 tysięcy zajęć dla dzieci i młodzieży w ponad 70 sportach. Zróżnicowane sportowe lekcje prowadzone są przez ponad 13 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego w około 14 tysiącach grupach ćwiczebnych. Celem SKS-ów jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych. PKN Orlen jako partner programu wspiera SKS-y komunikacyjnie. Daj się zobaczyć. To nazwa akcji, którą nasz koncern przeprowadził w płockich szkołach podstawowych. Lekcje, które właśnie się zakończyły, były przeprowadzane od października do pierwszych dni listopada. Mamy nadzieję, że w głowach małych płocczan troska o własne bezpieczeństwo na drodze czy w drodze ze szkoły do domu lub odwrotnie pozostanie na długo. Nie tylko tej jesieni. Akcja edukacyjna odbyła się we wszystkich 24 szkołach podstawowych w Płocku w ramach programu Orlen – Bezpieczne drogi. Swoim zasięgiem objęła ponad 8300 uczniów w 459 klasach, w tym także w szkołach niepublicznych. Dzieci dowiedziały się, dlaczego warto być widocznym na drodze, a także otrzymały odblaskowy, podręczny szkolny worek. Animatorzy rozdają na lekcji, przedstawiając oczywiście dzieciom potrzebę noszenia worków odblaskowych na drodze, na ulicy, wszędzie, gdzie jest tylko możliwość zwiększenia widoczności pieszego na jezdni. I między innymi dlatego skierowaliśmy tę akcję w Płocku, po to, żeby te dzieci były widoczne na płockich ulicach. Bo to nie jest taka sytuacja, że wszystkie ulice są oświetlone, że wszystkie przejścia są bezpieczne. Dzieci przechodzą przez ulicę w różnych miejscach, również do tego nie wyznaczone
przeznaczonych. W związku z tym potrzebujemy tego typu akcji, żeby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo na płockich drogach. I mam nadzieję, że ta akcja przyjmie się, że dzieci będą bardzo chętnie używać tych worków do przeróżnych rzeczy, które będzie można tam nosić, ale przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie. Dziecko dzięki takim pięknym gadżetom będzie mogło się bezpiecznie poruszać, ale dzięki tej krótkiej lekcji edukacyjnej będzie też wiedziało, dlaczego otrzymało taki przedmiot, czyli ta przyszłość też jest w rękach dziecka. Przy złej pogodzie pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości zaledwie około 20 metrów. Jeśli ma na sobie jasne ubranie, to widoczny jest z odległości 50 metrów, natomiast jeżeli ma na sobie element odblaskowy, to jest zauważalny z odległości większej niż 150 metrów. Warto o tym pamiętać, poruszając się po zmroku. Ile razy zdarzyło się Państwu pomyśleć w sezonie letnim czy zimowym, zwłaszcza tuż przed urlopem, że sprzęt, który pomaga Państwu osiągać aktywność fizyczną, należałoby wymienić? Przydałby się nowy, choć stary jest jeszcze w niezłej formie. No i co z nim zrobić? I tu śpieszymy z pomocą. Na stacjach Orlen trwa akcja Sportbox. Idea programu jest prosta. Oddaj sprzęt, którego nie używasz, by nacieszyć się nim mogli inni. Na stacjach Orlen w Płocku przy Wyszogrodzkiej, w Warszawie przy Migdałowej stanęły duże pojemniki, w których można umieścić wszystko, co ma związek ze sportem. W akcję społeczną Fundacji Orlen Dar Serca i Koncernu włączyli się czołowi lekkoatleci, olimpijczycy wspierani przez Polski Komitet Paraolimpijski oraz piłkarze ręczni i nożni z płockich klubów sportowych. Jest to super akcja, bo istnieje możliwość, żeby pomóc osobom, które bardziej są potrzebujące. My gdzieś, którzy jesteśmy w tym środowisku sportowym, chcielibyśmy właśnie pomóc i fajnie, że ktoś wyszedł z taką inicjatywą, żeby zebrać właśnie sprzęt sportowy i pomóc osobom, które tego i tej pomocy potrzebują. Rękawice wrzuciłem, od razu powiem, że nie z ostatniego meczu, który był średnio udany, tylko wcześniej ze zwycięskich, także myślę, że na pewno się komuś przydadzą. Bluzę bramkarską, dokładnie to dwie bluzy, no i tak jak mówię, no, z szatni była zbiórka i każdy coś od siebie fajnego wrzucił. Znalazła się piłka, którą sam na co dzień gram, czyli piłka do piłki ręcznej. Wrzuciłem również piłkę do nogi, hulajnogę, niech dzieciaki się bawią i próbują swoich sił. Orlen jest firmą, która bardzo mocno angażuje się w sport, ale także w działania społeczne, charytatywne. Orlen od wielu lat pomaga na przykład wszystkim domom dziecka w Polsce, natomiast chcemy też dać szansę naszym klientom na zaangażowanie się w działania społeczne. Pilotażowa akcja potrwa do grudnia, następnie sprzęt zostanie poddany ewentualnemu przeglądowi serwisowemu i przekazany bezpośrednio partnerom akcji, Stowarzyszeniu Wędka w Płocku oraz Grupie Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ w Warszawie, które podzielą go między najbardziej potrzebującymi dziećmi. Cześć, tu Marcin Wichary, zapraszam wszystkich do brania udziału w akcji Sportbox, której inicjatorem jest PKN Orlen. Dzięki i zapraszam serdecznie. Tym tematem kończymy to wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.